Siema wszystkim w kolejnym odcinku. Zaraz zając, czemu cały czas nosisz tą samą koszulkę? Jak można tydzień chodzić w jednej koszulce? Otóż nie, tak jak wam mówiłem, te odcinki są nagrywane na zapas i ja teraz siedzę w Wietnamie, ale to przecież wiecie, bo wchodzicie na mojego Instagrama, na który wrzucam te aktualizacje. Także z informacji to tyle, a kochani, w dzisiejszym odcinku będzie. Po pierwsze, wyliniała mi Creobeter Gematus, czyli modliszka oczkowa, i wyliniała na Imago i słuchajcie, jest po prostu zjawiskowa, jest taka piękna, cały pancerz w ogóle, no cud miód malina, więc sobie zobaczymy, jak ona wygląda na makro i z racji, że liniała parę dni temu, to raczej już będzie głodna, więc też sobie jej damy jeść. Oraz druga informacja jest taka, że wyliniała mi, słuchajcie, Xenestis i Manis. W związku z tym trzeba ją przenieść z kwarantanny i urządzić jej pełnoprawny domek. Wyliniała, słuchajcie, jakieś 5 dni temu, więc jest, można powiedzieć, umiarkowanym żelkiem, na zasadzie, że no za 4 dni można ją jeżeli powoli dawać jeść, ale jeszcze nie bardzo możemy ją przemęczać, bo no bo wciąż jest delikatna. I słuchajcie, tak, od razu pierwsze co zrobiłem na drugi dzień, kiedy zobaczyłem, że wyliniała, no to usunąłem jej starą wylinkę właśnie ze względu na te jej roztocza. No i teraz byśmy przełożyli sobie ją po prostu do pojemnika, w którym już będzie torf i będzie ona mogła się tam czuć bezpiecznie. To będzie ten sam pojemnik. Natomiast jeszcze zanim ją przełożymy do tego pojemnika, to zróbmy sobie, słuchajcie, małą strefę makro, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście my się tych roztoczy pozbyliśmy. Natomiast na pierwszy rzut oka można zauważyć, że no, przyrost jest naprawdę spektakularny. Przypominam, słuchajcie, to jest stadium L2. Tak, to jest L2, no ale dobra, zobaczmy, jak tam jej sprawa roztoczy wygląda. Wybaczcie światło, ale właśnie mi padła lampa pierścieniowa. No i dobra, zwróćmy uwagę na jej helicery. Co tutaj widać? Albo moi drodzy, raczej czego nie widać? No bo nie widzimy roztoczy, w związku z tym cała operacja jest zakończona sukcesem. Pozbyliśmy się roztoczy z naszej Xenestis. Przyrost, słuchajcie, zjawiskowy, naprawdę jest no po prostu 2 razy większa względem L1. No i to mnie naprawdę bardzo cieszy. No słuchajcie, nie ma się do czego doczepić, pająk nie ma roztoczy i to najważniejsze, w związku z tym zróbmy mu ten nowy domek. Pająk niech sobie tutaj siedzi, natomiast my mamy tak, przemyty pojemniczek, torf oczywiście, dodatkowo, słuchajcie, taki symboliczny kawałek kory, ale jest on naprawdę fajny. Musicie przyznać, nie? Jak tak położymy go na ziemi, to nie dość, że będzie miał wejście, to jeszcze tutaj będzie miał swoją główną komorę i będzie mógł sobie tutaj drylować i kopać, jak tylko będzie chciał. A w związku z tym, pojemniczek, torf. Torf mam tam kiedyś przygotowany, więc on nie jest taki mega wilgotny, jak mógłby być. Więc piknijmy troszkę wody tutaj. Nasza kryjóweczka, ale siedzi, nie? Kurczę, jakby ten kawałek kory był stworzony do właśnie tego pojemnika. Bardzo ładnie. I jeszcze możemy się pokusić o dosłownie, no naprawdę, kapkę ścinków kokosowych. No i dobra, zobaczcie. Pojemnik jest gotowy. Myślę, że Xenestis się nie pogniewa za taki pojemnik. Poleciał pająk, słuchajcie, na statyw. Nieźle, nie? L2. L2, kochani. To naprawdę robi, no, na mnie piorunujące wrażenie. Jak widzę ptaszniki właśnie z rodzaju Pompeteus, Cericopelma, Terafossa czy właśnie Xenestis, kiedy one są po prostu przeogromne, jak są młode. No jak są dorosłe, to tak samo, ale no wiecie, jak się widzi takiego pająka i się wie, że to jest stadium L2, no to potrafi rozbujać wyobraźnię, no nie? Jego docelowa wielkość. Wiecie co, wydaje mi się, że dałem jej trochę za dużo torfu. Jak ona będzie kopała, więc wysoka warstwa, to będzie strasznie sobie tutaj sypać na boki, ja będę musiał wyciągać ten nadmiar torfu. Tak myślę, ale może się mylę. Creobeter Gematus, czyli nasza modliszka oczkowa, ona sobie siedzi w tej tubie tak jak siedziała. I wiecie co zrobimy? Położymy sobie ją na storczyku, który... Przyrost, słuchajcie, zjawiskowy, naprawdę, jest no po prostu 2 razy większa względem L1. Co prawda jeszcze niestety nie zakwitł i sobie ją nakarmimy. Zobaczymy, jak to wygląda, ale spójrzcie, jakie to oczko już na pancerzu, na skrzydełkach jest piękne. Tak jak wcześniej mówiłem, ona po wylince dopiero pokazała swoje piękno, tak na poważnie. Musicie mi wierzyć, zaraz zresztą zobaczymy jej pancerz z drugiej strony, ale no to oczko na skrzydełkach naprawdę robi piorunujące wrażenie. Liniała 4 dni temu, wiecie, więc obstawiam, że już... O, pięknie. Już złapała. Może teraz, kiedy modliszka jest dość statyczna, to zobaczmy sobie od góry jej skrzydełka.
pancerz skrzydeł jest zielony, oczko takie no, z dwiema czarnymi kropkami, myślę, że to jest kremowy jakiś w środku, natomiast jej odwłok, jak i zresztą całe ciało i odnóża są takie, można powiedzieć, w centkę, kremowo-brązowo-białą. Świetnie to wygląda. A w ogóle, słuchajcie, z ciekawostek, Creobeter gematus żyje również w Wietnamie, do którego lecę w styczniu. Być może właśnie to oglądacie, jak już jestem w tym Wietnamie, więc jest duża szansa, że spotkamy taką modliszkę na żywo. Jej pierwszy posiłek po wylince, nie pamiętam, czy to było 4 czy 5 dni temu wyliniała, ale chyba jednak 5 dni temu wyliniała, bo wczoraj jej próbowałem tak z daleka dać świerszcza, no to uciekała od niego, a wczoraj był 4 dzień po wylince, więc dzisiaj oficjalnie ona stwardniała, no i jest gotowa, żeby łapać ofiary. Modliszki są takie pocieszne. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie modliszki. Jej nowe skrzydła od profilu prezentują się tak. Jak widzimy, odwłok standardowo pulsuje u modliszki, kiedy ona je ofiarę. Spróbuję się dostać bliżej tych skrzydełek, zobaczymy, jaka jest ich faktura. Ojej, wygląda trochę jak liść ta faktura skrzydeł, ale piękne. I widzicie, pod tym głównym zielonym pancerzem, pod spodem już leci błona prawdziwego skrzydła. No i u modliszek jest tak, że samice raczej nie używają tych skrzydeł do jakichś tam spektakularnie długich lotów, ponieważ one są tak zbudowane anatomicznie, że są, można powiedzieć, dużo bardziej ociężałe od samców. No i to jest tak, że samica może tych skrzydełek użyć na przykład do amortyzacji skoku, czy ewentualnie właśnie w takiej sytuacji, a samce już śmiało używają skrzydeł w pełnej ich możliwości do długich lotów, ale też wynika to z tego, że samiec szuka samicy, prawda? Także jeśli samica jest imago, to ona sobie czeka, aż samiec ją wyłapie, no i do niej podleci, więc ona nie musi latać, a samiec musi. Jeszcze jeden kadr na błonę skrzydełek. Zobaczcie, jak świetnie są zbudowane. A i słuchajcie, jeszcze odnośnie komentarzy, które się pojawiły pod ostatnim filmem z modliszkami, że o, zając, nie karm świerszczami, bo modliszka się zaczopuje. Słuchajcie, no to tutaj nie chcę absolutnie polemizować z tą informacją, ponieważ na pewno jakaś tam szansa jest, że ta modliszka się zaczopuje, natomiast ja, słuchajcie, modliszki całe życie karmię świerszczami. I to do tego stopnia, że te modliszki, które na przykład nie chcą łapać pokarmu, który biega i skacze, tylko taki latający, to przywiązywałem normalnie nitkę do tego świerszcza i wiecie, imitowałem nim, że on lata, modliszki jadły, nie czopowały się, liniały i tak dalej. Więc ja raczej zostanę przy tej diecie właśnie świerszczowej, bo tak jak mówię, całe życie karmię modliszki świerszczami i mącznikami i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ona rzeczywiście się zaczopowała i umarła. A niech stracę, kochani, przedstawiam wam mojego nowego kraba. To jest Geos Sarma SP, czyli tak zwany Red Devil Crab. Kupiłem sobie 3 sztuki na Ostrawie, ale niestety 2 umarły mi podczas transportu, jak jechaliśmy do Polski. No i ten jeden się ostał. Tamte były fajne, bo były takie czerwono-czarne. No ale jemu też nie można zarzucić tego, że fioletowy wygląda całkiem ładnie. Słuchajcie, krab wyląduje docelowo w terrarium węża, który buduje. Fajne kraby, bo malutkie, mało wymagające i wszystko żerne, więc naprawdę strasznie pocieszne stworzonka i fajnie to wygląda, jak on tak sobie siedzi, po prostu dłubie w ziemi i coś tam wygrzebuje do jedzenia. Patrzcie, co tutaj Serico Pelma SP Bokuet wyprawia. Od 2 dni sobie sukcesywnie powiększa swoją jamę, no ale teraz to już naprawdę przegięła. Patrzcie, jaką warstwę torfu wywaliła tutaj na wentylację, no nie? Dzień i noc kopię, mówię wam. Tutaj Chromka na przykład się szykuje do wylinki. Już jest naprawdę napchana, odwłok zaczyna powoli świecić, no i widzimy, że tutaj naprawdę fajnie sobie to łoże zaczęła przygotowywać. No, a Serico Pelma góra, dół, góra, dół. Już się dokopała 3 razy do szkła na dole, ale tak łazi i przerzuca tą ziemię, naprawdę. Wczoraj jeszcze nie było tego tutaj. Tego jakby. To wykopała dziś w nocy. No i kopie z kubami. No i dobra, film dobiegł końca. Mam nadzieję, że kadry wam się podobały i że przede wszystkim ta Creobeter wam się podobała, bo dla mnie naprawdę wygląda przepięknie i właśnie dla takich widoków warto też czasem sobie pohodować modliszki. Ja dłużej nie zanudzam, pamiętajcie o tym, że wszystkie linki pod filmem są jak najbardziej aktualne. Mamy tam Instagrama, na którego was zapraszam, bo tak się składa, że jeszcze z Wietnamu nie wróciłem, a to oznacza, że tam cały czas są dodawane fajne aktualizacje. Także koniecznie obserwujcie Instagram Ptaszniki Zająca, Facebook i grupa na Facebooku, też jak najbardziej was do niej zapraszam.
Także umowa jest taka, wbijacie na Instagram i mnie followujecie, bo tam są informacje o Wietnamie i o tym, co właśnie w tym momencie, w tej godzinie, w tej minucie robię. Oraz zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem. Hej!